Mamy koniec lipca, półmetek wakacji, więc pytania o pogodę w drugiej ich połowie jak najbardziej zasadne. A odpowiedź w materiale Magdy Sincewicz. 30, 31, 33, a nawet 35, tyle wskazują prognozy na początek sierpnia. Ci, którzy zajmują się pogodą, uspokajają jednak. Aura będzie zmienna. Zdążymy się i zgrzać, i schłodzić. Co na dłuższy okres? Trudno powiedzieć, dlatego że wiarygodne prognozy pogody to są 72 godziny. I faktycznie była taka sytuacja, że numeryczne modele atmosfery na 2 tygodnie do przodu pokazywały 42 stopnie w niektórych regionach Polski. Natomiast modele numeryczne mają to do siebie, że na długie okresy czasu, przy dużym wyprzedzeniu, one pokazują wartości ekstremalne. Natomiast im bliżej tego terminu realizacji prognozy, tym te wartości są łagodniejsze. Spróbować złagodzić uczucie gorąca możemy sami, korzystając choćby z kurtyn wodnych ustawionych w różnych punktach miasta. To jest bardzo przyjemne na mieście, na jakichś wyjazdach. Także bardzo fajne to jest. Można też uciec do cienia. To też może się fajnie pod prysznicem ochłodzić, w wodzie przyjemnie i tu u góry właśnie tak fajnie wieje wiatr, bo na dole to tak byłoby goręcej niż tutaj u góry. Są jednak i tacy, którzy codziennie przychodzą nad wodę, by skorzystać ze słonecznych kąpieli. Wchodzę z leżakiem do wody czy z krzesłem i stam sobie pod parasolem, bo mój wiek już mi nie pozwala na takie rzeczy, ale ja się lubię opalać, lubię pływać, dlatego kocham słońce i jestem tutaj codziennie. Mimo że prognozy dotyczące żaru z nieba w przyszłym tygodniu utrzymują się już od wielu dni i są zaskakująco zgodne, warto pamiętać, że w tych wyliczeniach mogą zachodzić zmiany.